Topik i Topcia. Czekaj, może gdybyśmy tu przypięła agrafkę, tutaj może jakąś gumkę, tutaj coś. O, słak, to nie wypali. O, wybacz, nie jestem krawcową. Hej, dziewczyny. O, Anka, cześć. Ale fajnie, że jesteś. Słak właśnie próbowała zrobić dla mnie strój, ale to nie jest takie proste. Opowiadała mi, że ostatnio nagrywałyście odcinek DIY, w którym to ty próbowałaś zrobić dla niej strój. No i efekt końcowy jest okej, tylko ja bym chciała sukienkę. Zrobisz dla mnie sukienkę? Dla mnie zrobiłaś strój z pianki, pamiętasz? On bardzo mi się podoba. Jest wygodny i cieplutki. No, też by chciała fantastyczną sukienkę. No dobra, kochani, to robimy strój dla laleczki LOL Surprise OMG. Ja mam tutaj taki zwykły, zwyczajny materiał. Sprawdzam sobie, czy nie będzie za krótka ta moja sukienka. Materiał jest złożony na pół. Chciałabym tutaj teraz wyciąć koło. Właśnie takie koło wyciąć trzeba, kochani. A więc rozkładam sobie materiał, no i tutaj muszę narysować takie kółko i je wyciąć. Laleczki LOL Surprise są dosyć duże, więc to kółko też musi być duże. Ja wzięłam sobie miskę, taką zwykłą, klasyczną miskę i odrysowuję koło. Strój dla Słak robiłam z takiej fajnej pianki. Niestety ona się trochę nam darła. Możecie zobaczyć właśnie poprzednie odcinki na kanale Topik i Topcia. Znajdziecie taki odcinek DIY. A strój dla drugiej laleczki LOL Surprise robię ze zwykłego materiału. Ale najlepszym do tego typu zabaw materiałem jest filc. Niestety ja już go tutaj mam końcóweczkę, na pewno by mi nie starczyło. Kupię, kochani, filc na pewno i będę dla was nagrywać kolejne odcinki z ubrankami dla LOL Surprise. Tutaj tak nie, bez nagrywania próbowałam coś stworzyć. Wyszedł mi kaptur nawet całkiem nieźle. Tutaj przykleiłam, zobaczcie, taką wstążkę i no nie wygląda to czadowo, ale naprawdę się starałam. Będę próbować dalej ćwiczyć, żeby później właśnie móc was uczyć tworzyć takie stroje dla laleczek. To jest świetny pomysł, Anka. Wiesz, stroje i te akcesoria dla laleczek LOL Surprise są naprawdę drogie i czasami warto samemu spróbować coś zrobić, zaoszczędzić trochę kasy, a przy tym świetnie się bawić. No dobra, co dalej z tym kołem? Teraz obracamy sobie laleczkę do góry nogami, prostujemy jej rączki i zaznaczamy, gdzie właśnie mają być otwory, na rączki, na głowę. Niestety laleczki LOL Surprise OMG to mają te głowy całkiem spore i boję się, że jak wytnę dziurkę, to ona będzie musiała być naprawdę duża, żeby ta głowa mi się tu zmieściła. Tymi małymi laleczkami LOL Surprise jest o tyle łatwiej, że można im głowę wyciągnąć. Ja się boję bardzo wyciągnąć głowę tej dużej laleczki LOL Surprise, bo boję się, że potem będzie mi ciężko, naprawdę ciężko ją włożyć z powrotem, więc no nie będę ryzykować. Tutaj spróbuję jakoś może dołem nałożyć tą sukienkę. No na pewno muszą zrobić tutaj większy otwór. Ten jest zdecydowanie za mały. Później będę kombinować, jak to zakryć. No i ta dziura to teraz się na pewno powiększy i powiększy. No i właśnie tutaj filc byłby lepszy niż taki zwykły materiał, bo ten zwykły materiał, zobaczcie, to mi takie nitki puszcza. No ale dobra, spróbujemy, zobaczymy. Na razie może będę miała chociaż taki zarys tego mojego pomysłu, a w kolejnych odcinkach będę się starała po prostu robić to lepiej. Dobra, dziurę muszą jeszcze trochę powiększyć. Średnio to wygląda, bo ta dziura jest naprawdę ogromna, słuchajcie, wielgachna. Szkoda, ale jako spódniczka byłoby super. Dobra, ale ja chcę sukienkę mimo wszystko. Teraz muszę jakoś tutaj w te mniejsze dziurki włożyć swoje rączki. Ja nie mogę ich chyba, słuchajcie, nawet za krótki ten materiał zrobiłam. Chyba miska będzie za małą foremką. Zaraz się okaże tutaj, czy to jest dobrze, czy niedobrze. No, oj, mogę ci ściągnąć tą bransoletkę. Dawaj ją. Chyba coś nie wyszło. No, za daleko zdecydowanie zrobiłam otwory na ręce, zobaczcie, zdecydowanie za dużo materiału jest zmarnowane na to, że tutaj właśnie są te rączki za daleko. Nie jest tak źle w sumie, no bo jakbym tu związała, zobaczcie, teraz kokardką, to też by było ok, ale no zdecydowanie za krótka, więc zrobię z tego po prostu spódniczkę. Ale te dwie dziurki, które tutaj mam, które miały być na rączki, teraz mi się naprawdę bardzo przydadzą, ponieważ zawinę jakoś tą dziurkę tutaj do środka, a przez te dziurki, kochani, przywlekę wstążkę, dzięki czemu będę mogła zawiązać spódniczkę w pasie. Ta-dam! No i jest spódniczka, zobaczcie. Nie wygląda może super czadowo i odjazdowo, ale już jestem na dobrym tropie, już idę w dobrym kierunku. Szkoda, że tutaj na dole, zobaczcie, widać ten materiał, brzydko to wygląda. Ja teraz nie mam niestety kleju na gorąco, bo gdybym go miała, to bym tutaj, zobaczcie, dokleiła takie cykinki na dole i myślę, że to już w ogóle by fajnie wyglądało. No dobra, ale teraz musimy zrobić bluzkę.
bluzkę, no bo miała być sukienka, wyszła spódniczka, więc teraz jeszcze coś na górę. Mam taki maleńki kawałek filcu, ale on mi w zupełności wystarczy. I tutaj ja próbowałam zrobić właśnie dla laleczki LOL Surprise tej małej taki strój z tego filcu. Wyszedł mi kaptur, wyszło coś takiego. Tutaj są dwie dziurki i wiecie co, ja przez te dziurki przełożę ręce mojej laleczki LOL Surprise OMG. W ten sposób, tak prosto nakładając, tak, zobaczcie, prosto do samego końca. No i teraz by trzeba było z tyłu ten filc czymś spiąć albo związać. Ja, zobaczcie, spięłam go przy pomocy agrafki. Udało mi się zrobić tak, że nawet ta wstążka na sukience nie jest widoczna teraz, a więc w razie czego można jakąś fajniejszą, grubszą wstążkę tutaj założyć. No i jest bluzka, jest też spódniczka. Moja neonowa laleczka lubi kolory, a więc jak najbardziej teraz ten pas można przewiązać z taką grubszą wstążką. Ja wybrałam kolor żółty. Duża kokarda tutaj z tyłu sprawi, że sukienka będzie wyglądać uroczo. Wow! Nie do wiary, Anka! Udało ci się! Zrobiłaś wspaniałą różową sukienkę dla mnie, a ta kokarda bardzo mi się podoba. No naprawdę wygląda to super, podoba mi się. Zobaczcie, jest bluzeczka, jest kokardka, wszystko fajnie, spódniczka ma idealną długość, miała być sukienką, a jest spódniczką, ale i tak jest całkiem nieźle. Przydałaby się jeszcze jakaś fajna falbanka, o tutaj. Ja mam, kochani, kawałek takiego sweterka wełnionego, jego obcięłam, to był ogólnie sweterek dla niemowlaczków, zobaczcie. Na razie mi się tutaj nic nie, z nim złego nie dzieje, więc tak sobie myślę, czy nie zrobić takiej pelerynki po prostu dla ciebie. No bo przecież jest zima i tak może być ci zimno. Na razie właśnie nic się tu nie dzieje, nic się tu nie psuje, ale przy takich wełnianych rzeczach no to lepiej byłoby tutaj klejem obkleić brzegi dookoła, ponieważ po pewnym czasie na pewno tutaj te nitki będą wychodzić, czego no nie chcemy. Dobra, po prostu skrócę troszeczkę ten sweterek, żeby pasował dla laleczki LOL Surprise. Och, ale mięciutka i cieplutka pelerynka. To był super pomysł, kiedy będę wychodzić na zewnątrz, będę ją ze sobą zabierać, a w domu mogę chodzić w pięknej, różowej sukience. Ekstra! Anka, naprawdę fajnie to wyszło. Podoba mi się sukienka. Podoba mi się też strój. Słak! Słak! Chodź do nas! Pokaż się dzieciakom! Według mnie obie laleczki wyglądają dzisiaj ekstra. No, nowa wygląda całkiem fajnie w takim właśnie delikatnym różowym stroju. Z reguły ubrana jest ona właśnie w takie neonowe ubranka, a dzisiaj, zobaczcie, bardzo słodziutko, elegancko. Kochani, koniecznie dajcie znać w komentarzu, czy strój Wam się spodobał i czy chcecie więcej takich odcinków, bo ja tutaj planuję nagrywać ich całe mnóstwo, a nie wiem, czy Wy chcecie takie właśnie odcinki oglądać. Ja się zgłaszam na ochotnika, mogę być modelką, mogę przymierzać wszystkie ubranka, które zrobię. Pisz sama. To ubranko, które mam na sobie, jest idealne. No dobra, Słonka, to co? Do usłyszenia w kolejnych odcinkach na kanale Toysland Malinka oraz Topik i Topcia. Pamiętajcie o subskrypcji wszystkich kanałów. No właśnie. No dobra, Słak, to co? Idziemy do kawiarni na pyszny deser? O, w tym stroju możemy się pokazać, gdzie tylko chcemy. No dalej, chodź. Do usłyszenia. Cześć. Pa, kochani, cześć! Topik i Topcia! Och, rajciu, no tak źle, tak niedobrze! Topciu, co się stało? O, cześć! O, i dzieciaki też! No cześć, witajcie na kanale Topik i Topcia! No ja w ogóle nie wiem, co ja mam zrobić, bo ja się dzisiaj kompletnie nie mogę uczesać! No właśnie, widzę, masz trochę taką fryzurę, no wiesz... No wiem, no nie wiem, co ja mam zrobić z tymi włosami. Przydałaby mi się jakaś nowa gumka, opaska albo coś. Chyba mam pewien pomysł. No wiem, bo ty zawsze masz jakiś świetny pomysł, więc... Co to za pomysł? Powiedz mi, powiedz! Bo ja, Topciu, moja kochana, mam taki fajny zestaw! Unicorn! Zamówiłam go na Amazon! Tutaj znajdziemy, kochani, jedną figurkę jednorożca, a także inne akcesoria. I między innymi możemy tutaj znaleźć właśnie akcesoria do włosów. Mam nadzieję, że nam się uda znaleźć coś do włosów i że będę mogła uczesać moją słodką Topcię. Są tutaj aż 4 niespodzianki. Ciekawa jestem, jakie. Ja po prostu kocham jednorożce, dlatego wybrałam właśnie taki zestaw z jednorożcem. I to jeszcze, słuchajcie, nie wszystko, bo mam też taki zestaw, który trzeba rozpuścić w wodzie. I oczywiście w kolejnych odcinkach będziemy ten zestaw otwierać.
Tutaj w tym zestawie akurat możemy znaleźć jednego z 6 jednorożców. Zobaczcie. I wszystkie są takie słodziutkie, że ho, ho. No ja to mam nadzieję, że uda nam się tutaj znaleźć gumkę do włosów, dzięki której zrobią topci fantastyczną fryzurę. Ale jeszcze bardziej jestem ciekawa tego, jaki tutaj będzie jednorożec, kochani. No dobra, to co? Zabieramy się za odpakowywanie. Unicorn, unicorn. Aha. Zróbmy to lepiej jak najszybciej. Sama widzisz, moja fryzura jest po prostu straszna. Och, Topciu, ty jesteś taka ładna, że do ciebie wszystko pasuje. Nawet taka fryzura. No, no dobra. Otworzymy w końcu czy nie? No, otworzymy, otworzymy. Uwaga, uwaga. Wyciągamy niespodzianki i... Łoho, ho, 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 ale złodziak. O, zobaczcie, kochani, jaki fajny jednorożec. Łoho, ho, 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 jednorożec po prostu wymiata. Unicorn jest bardzo słodki i ma bardzo ładne, kolorowe włosy. Ale jednorożec to nie wszystko. Znalazłam tutaj również naklejki. Takie ładne, brokatowe naklejki, które możemy przykleić na przykład do zeszytu, do notesu, byle nie tam, gdzie rodzice nie pozwalają, pamiętajcie. Poza tym, że znalazłam tutaj jednorożca i naklejki, znalazłam tutaj również taśmę klejącą i to taką fajną, kolorową, unikornową taśmę klejącą. No cóż, jednorożec jest naprawdę bardzo słodki. Ta taśma też mi się podoba, naklejki również, tym bardziej, że my lubimy robić, wiesz, DIY. Różne takie zrób to sam i w ogóle, więc na pewno te akcesoria nam się przydadzą, ale... Czy taśmą klejącą zrobisz mi fryzurę? No chyba raczej nie. Oj, Topciu, Topciu, nie martw się. Jest tutaj również gumka do włosów, dzięki której uda mi się zrobić tobie przepiękną kiteczkę z jednorożcem. Gumka oczywiście błyszcząca, brokatowa, bardzo ładna. Uff, no wreszcie wyglądam normalnie. I masz bardzo ładne serduszko we włosach. Aha, strasznie mi się podoba. Aneczko, ja tam widzę jeszcze jeden taki zestaw. Czy ten zestaw też otworzymy właśnie dziś, właśnie w tym odcinku? Tak, pewnie, że tak. Och, ty to wszystko znajdziesz, prawda? No pewnie, że tak. W ogóle go nie schowałaś, tylko go tak położyłaś. No to jak mam go nie widzieć? Przecież jednorożce wysyłają do mnie taki sygnał. Otwórz ten zestaw. Aha, no dobra. Otwórz ten zestaw. No dobrze, to otwórzmy zestaw drugi. Ugi, bugi, ugi, bugi. W którym to oczywiście znajdziemy drugiego jednorożca. Gotowi? 3, 2, 1 i... Wow, nie mamy powtórki, kochani. Mamy za to fantastyczne unikornowe niespodzianki. Wow, unikorn z serduszkiem. Jeszcze fajniejszy niż ten pierwszy chyba. Zobaczcie, taki naprawdę ładny. Trochę wygląda, jakby był zakochany. One ogólnie są takie same, tylko mają inne, no wiecie, inną postawę ciała. Wyglądają praktycznie identycznie, tylko właśnie inaczej sobie stoją. I ten z serduszkiem to mi się bardzo podoba. Na tym serduszku jak najbardziej możemy napisać jakieś imię i na przykład wręczyć je przyjaciółce albo chłopakowi. No i tutaj również znalazłam naklejki. Naklejki fantastyczne, zobaczcie. Takie połyskujące, brokatowe, wyglądające naprawdę ekstra. Tutaj jest również gumka do włosów, ale ona jest zdecydowanie za duża dla Topci. Ja sobie z niej, słuchajcie, zrobię bransoletkę, kolorową, tęczową, jednorożcową bransoletkę. Bardzo lubię bransoletki, tym bardziej takie właśnie kolorowe, a więc ta strasznie mi się podoba. Kochani, to nadal nie koniec niespodzianek, została jeszcze jedna niespodzianka. Unicorn! Topcia ma taką ładną gumeczkę we włosach z serduszkiem, z jednorożcem, a ja, kochani, mam śliczny pierścionek. Pierścionek z jednorożcem, który będę mogła nosić zawsze wtedy, kiedy będę nagrywać dla Was bajki na kanale Topiki Topcia. Wow, te jednorożcowe niespodzianki są po prostu amazing! Dokładnie tak, są fantastyczne. Ja uwielbiam jednorożce. Ja tak samo. Chciałabym mieć pokój cały w jednorożcach. Poduszki z jednorożcami, kołderka z jednorożcem, dywanik z jednorożcem, tęczowa tapeta na ścianie. No już dobrze, Topcie, dobrze, starczy. No daj sobie pomarzyć trochę, no. Marzenia przecież nic nie kosztują. Kochani, a o jakim pokoju wy marzycie? Koniecznie dajcie znać, jestem ciekawa, jaki macie gust.
Może też chcielibyście mieć pokój cały w jednorożcach? Cieszę się, Tepciu, że niespodzianki ode mnie ci się spodobały. Powiem wam szczerze, że te jednorożce i mi bardzo, bardzo się podobają. Tak samo podobają mi się naklejki, taśma klejąca, no i pierścionek. Pierścionek jest ekstra. Koniecznie dajcie znać słonka, czy niespodzianki i wam się spodobały. Zasubskrybujcie kanał Topiki Topcia. Jeżeli lubicie jednorożce, to ja bardzo chętnie nagram dla was kolejne odcinki właśnie z takimi niespodziankami w roli głównej. My słyszymy się oczywiście w kolejnych odcinkach na kanale Topiki Topcia. Do usłyszenia, promyczki. Cześć!